ideas is the most important part, and bringing the specialists together is also important, so that we could have a like lively discussion about the topic of, for example, co-housing or communities and stuff like that. But 6 years ago, me and my friends started thinking that, oh, maybe it's good to know the people who live around you, and started this community action. My passion lies within the city, because city communities have a choice. If you live in a city, there are so many more people involved in this project that it's much more interesting. So my recommendation would be having a city community. Because they came to us, said that we want to make something, but we don't know how. Then we said, okay, we help you, we'll make you a web page. And this started this process of communication within their group. So these first steps are the most important in community building. I think one good reason to agitate for community in Poland is to say that there's a movement going on in other European countries, and it's growing everywhere, so Poland must not fall behind. People who have rich social contacts live longer and they feel better. Cały pomysł, cały festiwal został zorganizowany poprzez zbiórkę crowdfundingową. To też pokazuje, że organizatorzy żyją tym, o czym mówią. Przyjechałem na Cohabitat Gathering opowiadać o finansowaniu społecznościowym. To był strzał w dziesiątkę. Bo sam fakt, że się tutaj mogliśmy spotkać, jest w bardzo dużej mierze Państwa dziełem, efektem Państwa wsparcia całej grupy organizatorów tej konferencji, która skorzystała właśnie z modelu crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego po polsku. Z Cohabitatem współpracuję od 3 lat i na pierwszych warsztatach, na których poznałam Pawła, byłam tylko ja, Paweł i 3 inne osoby. Także tutaj, kiedy widzę 500 osób, które sfinansowały tę konferencję, to jest mi bardzo miło i właściwie nie mogłam uwierzyć przez cały czas organizowania, że to wszystko dzieje się naprawdę. Prelegentów wybraliśmy już jakieś 6 miesięcy temu i nie wiedzieliśmy właśnie do końca, czy to wszystko się uda, i ponieważ mieli już kupione bilety, to bardzo się stresowaliśmy, co im powiemy i mi to wszystko nie wypali, zwłaszcza, że 3 tygodnie przed tym, jak konferencja miała się odbyć, mieliśmy bardzo mały budżet i ciągle nie było wiadomo, czy wszystko dojdzie do skutku. Ale na szczęście stało się to, co myśleliśmy, że będzie niemożliwe. We're going to use food to educate children in a different way. We're going to use food to create jobs, employment, help our local economy, help our farmers. We're going to use food to have fun. We're going to celebrate with food. We're going to do lots of good stuff to bring people closer together. I think your conference has filled me full of hope, and I'm really going to go back to England as if angels' wings are lifting me up a bit to work harder, because so many people are interested in a better world. Our first action was propaganda gardening. So we planted food in public places. We didn't wait for permission, we just did it. The main problem with the GMs is that we don't really know what impact they have on human health, or actually we know that they have a negative impact on human health and the environment, and they cannot coexist with traditional plants and traditional crops because of cross contamination and pollination. The recent study published in September this year show a very big and a very straightforward relation between GM diet and increased damage of kidney and increased health problems related with tumors and cancer on the rats on which the tests were conducted. Veľmi rada, srdečne sa chcem poďakovať organizátorom tohto stretnutia, že nás pozvali a umožnili nám prezentovať priateľom z Poľska náš spôsob riešenia problému ekologického pestovania zeleniny. Veľmi srdeční ľudia,
perfektna organizacja, mile przyjacie, dziękujemy. Przepraszam, ale to znaczy, że na 2 hektarach produkuje pan jedzenie dla 50 ludzi, którzy zakontraktowali? Ano. Otázka open source. Zariadenie som začal vyvíjať pred 20 rokmi. Autorsky som to chránil, aby ma to veľa nestalo len priemyselným vzorom. Prestal som platiť poplatky ochrany. Dneska je to vlastníctvom ľudstva. Bravo. Myślę, że to bardzo fajnie, że jest takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie o podobnym sposobie myślenia, którzy mają podobne wartości, którzy chcą się dzielić tym, co jest dla nich ważne i tym, jak zmieniać to, co jest dookoła nas i kreować tą rzeczywistość. Myślę, że właśnie warto, właśnie z tego powodu warto przyjeżdżać na takie festiwale. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, a ilość energii, pozytywnej energii wśród tych ludzi jest niepowtarzalna na żadnym innym spotkaniu tego typu, które mówi o architekturze czy społeczeństwie. And so the answer is yes, we by just mirror surface, we can concentrate the light, get a heat source and then use that heat source for our applications and needs. And this is 50% efficient, at least, like you can go up to even higher efficiencies, but 50% efficient is already far, far superior than using natural processes. Generally alone you get really focused on just what you're doing, whereas when you come to a conference like this, you talk to other people in other countries doing completely different things, then you realize that there's connections to be made, and new projects and new ideas to discover and explore. And then since we're producing locally and we're consuming locally, then we need a lot less transport to commute to work or to send tomatoes 1,000 kilometers to be processed, only to be brought back. Areas, ecological, technical, social and economic, and then converge them in one energy solution. Fajnie jest się trzymać we współpracy z innymi ludźmi, zdobywać doświadczenie, rozmawiać, dlatego też tutaj jestem, ponieważ tutaj wielu rzeczy można się dowiedzieć, poznać ciekawych ludzi i myślę, że wiele rozwiązań różnego rodzaju, bo wiadomo, że informacja na ten temat i wiedza jest jeszcze w naszym kraju dość taka mizerna i dlatego trzeba szukać. I think that the open source movement as it was in software and in content, it was very powerful already, but now with the advent of the hardware open source, you open up a total new way of possibilities of shaping your own environment together. Actually, we are in the process of helping other fablabs to start, but I would suggest starting with all the machinery that's already there, mapping it out and making your virtual fablab. And that's most easy, is to start mapping the equipment that is already in the universities, for example, or in companies that might be willing to share their resources with other open source people. A cześć, jestem Piotrek z warszawskiej kooperatywy spożywczej. I przyjechałem tu do Łodzi, żeby dowiedzieć się trochę więcej na temat inicjatywy Cohabitats. Słyszałem o niej wcześniej odrobinę, widziałem, że w sposób ciekawy łączy kwestie budownictwa ze zrównoważonym rozwojem, budowaniem wspólnot i chciałem zobaczyć, jak ta inicjatywa, ten ruch pokrewny do ruchu kooperatyw spożywczych mówi o sobie i mówi o świecie i jak chce go zmieniać. Dlatego tu jestem. Jestem zadowolony do tej pory. It's very vibrant. It's so filled me with optimism to see so many young people who are excited about natural building. I think it's going to continue to grow. We've seen it happen. We've seen it happen in each country where it's first started, and it's grown more and more and more. And I think it's going to be the same here in Poland as people start experimenting with it and start finding ways to do it legally and start persuading the engineers and the authorities to say yes. I think it's really going to take off. What I'm trying to do about it is I'm trying to raise awareness through education, through networking at a grassroots level, because I've given up with all those people up there because they're not there to help us. To provide practical courses on real building sites for people like you.
My life dream is to find the inner truth of happiness and to discover my reality and not what I am not, but what I am that I am. So this is the whole question, why am I here? The whole purpose of life, the whole existence of everybody. We're on a mission to search everything that makes us more wholesome. It takes about 5 or 10 years in Germany to rise up the interest for natural building, and that was just 5 or 10 years ago. So perhaps in Poland 5 years later we will have a lot of renters buildings or adobe or something like that. And you can see a line of residential houses from the 1840s. Are about 200 years old. They are made of cuisine, the French version of the grand dirt. The most famous one of these buildings is a 6-story high building from the 1820s. It is in very good condition. You need the pioneering spirit, but you also need to network and learn from each other and be prepared to scale up something that's successful. Because if everyone thinks they are a pioneer and stays being a pioneer, then we will have lots and lots of examples of small scale success, and we'll never get to scale up and network to really transform the mainstream. Christiania is affectionately known as the place where nothing goes to waste. They invented reuse, reduce, recycle long before it became the mantra of many environmental organisations. It's also affectionately known as Loser's Paradise. It has an alternative welfare system that supports some of those people who would otherwise not have a home, a perch, in a city as expensive as Copenhagen. Nie uczy się na uczelniach technicznych, jak projektować konstrukcje z gliny, bo jest to troszeczkę materiał uważany za przeszły. A niestety okazuje się, że nieco za zachodnią granicą to jest materiał powszechnie używany. To jest około 6% nawet rynku budowlanego. Każde miejsce, twoje miejsce to osada, dom, środowisko naturalne, czyli właściwie oczywiste rzeczy, ale również odważnie korzystaj z tej tradycji i rozwijaj swoją wrażliwość na to, co ciebie otacza. Jakby wszyscy stanęli po jednej stronie w rzędzie organizatorów. Wszyscy sami zaangażowali się w organizowanie, w promocję, w pomaganie. Mieliśmy fantastyczną grupę wolontariuszy, którym chciałbym bardzo serdecznie podziękować. I to, co jest istotne również, to to, że jest to ogromny precedens, ponieważ po raz pierwszy tak duża grupa osób zrobiła coś wspólnie, za własne pieniądze, niezależnie od wielkich budżetów jakiejś Unii Europejskiej czy sponsorów. Myślę, że w tym momencie zaczyna się coś ważnego, ponieważ uświadomiliśmy sobie, że takie rzeczy są możliwe, że razem możemy podejmować inicjatywy ważne społecznie, które wcześniej miały problemy różnego rodzaju, a teraz przy dużym skupieniu uwagi dużej grupy, dużej społeczności, myślę, że możemy spokojnie realizować takie projekty, na przykład jak budowa turbiny wiatrowej, której dokumentacja budowy będzie otwarta, także każdy będzie mógł skorzystać. Więc jakby z radością patrzę w przyszłość na różne kreatywne przedsięwzięcia, które będziemy mogli razem w następnym roku zrealizować. Yeah, well, I think it's getting more and more important than ever to take responsibility for your own environment, and that means your social environment, your building environment, but also the products that surround us, so the material environment. And right now you have the tools to change that, so you should find out, go to a fab lab, and make the products you want with the people that are there. Important thing is to build social relations with other people. I mean, we human beings, we need social relations. We don't want to live alone. Mam nadzieję, że wszyscy ludzie, a ponieważ
czuję, że jest ich coraz więcej i wiem, że jest ich coraz więcej takich ludzi spotykam, ludzi, którzy chcą działać i którzy chcą zmieniać świat. I jeżeli połączymy wszyscy siły i będziemy razem, wspólnie to robić, to na pewno za niedługo zauważymy, że coś zmienia się na pozytywne. Дуже би хотіла якось допомогти насправді, щоб зробити цей світ більш сприятливим, більш добрим, кращим місцем для людей, де кожен себе шанує, де любов, взаємна повага до кожного створіння, до людей, до тварин, до рослин. Щоб наш світ був гармонійним місцем для кожної людини, для кожної істоти на цій землі. Už sme to na koniec tej panelovej diskuzii aj naznačili, že ľudia, čo chcejú urobiť dobré veci, nech sa spoja s ľuďmi, čo chcejú dobré veci a dobrá vec sa podarí. Takže držme si palce. Realizujte dobré pomysly, zbierajte spoločnosť i bądźcie aktívni. Dalej budujmy z tych materiałów, które mamy dookoła siebie, ale jednocześnie patrzmy na ten krajobraz, żeby go dostrzegać i nie zabudować do końca. To start doing things and to see what happens and then learn as you go. Fitting the Cohabitat motto, let's work together with the state for in the field of sustainable architecture. Chyba ja bym chciała po prostu innych zarazić swoim entuzjazmem i wiarą, może ona jest naiwna, w to, że można. Po prostu, że nasza wiara po prostu potrafi przenosić góry i wiara też w drugiego człowieka i w społeczność, że razem jako ludzie możemy naprawdę zdziałać bardzo wiele. Dlatego też tu jestem. To make a world better place, I would say hello to your neighbor. I'd say just do it because it's so much fun and it makes such a lot of difference to everybody else. Warto być razem, razem tworzyć i razem działać. To chyba takie ważne jest teraz. We've had it. We've used all the stuff on the planet. We've had a great time. It is not about us. It is about them. It's about another generation growing up without good food, without hope, without employment, with a world surrounded with war. It really is. We must work with speed and passion for a better world. It's just kindness. You never know, you could try it, it might work. Because is all we want, is little guys like this to grow up in a better world. Thank you. Thank you.